W miniony piątek wyemitowano setny odcinek Tańca z Gwiazdami. Odbyła się wielka feta. Zaproszono osoby związane z programem, ale o niektórych zapomniano. Orsat kilka lat temu przejął taneczny format od TVN, co okazało się świetną decyzją, bo show nadal cieszy się ogromną popularnością. W miniony piątek odbyła się premiera setnego odcinka wyemitowanego w tej stacji. Z tej okazji zaproszono tłumy gwiazd, które wystąpiły w programie. Nie zabrakło oczywiście zasłużonych tancerzy. Pojawili się m.in. Beata Tadla, Sleo, Aneta Zając, Katarzyna Dziurska, Rafał Jonkisz, Ewelina Lisowska, Julia Wróblewska, Rafał Maślak, Anna Głogowska, Olga Kalicka, Joanna Moro oraz blogerka Angelika Mucha. Długo można by jeszcze wymieniać. A jednak zabrakło kogoś, kto mocno przysłużył się programowi. Chodzi o Jorę Korolyowa, który z Tańcem z Gwiazdami związany był przez 6 edycji. Doskonale znany jest wszystkim fanom Tańca z Gwiazdami. Najpierw brał udział w 3 edycjach programu, emitowanego jeszcze na antenie TVN. Wówczas partnerował w tańcu Kasi Cyrek-Fickiej, Ichizge i Agnieszce Cegielskiej. Później występował w programie Polsatu Dancing Beat the Stars. Taniec z Gwiazdami, w którym uczył tańczyć aktorki Karolinę Gorczycę i Dominikę Gwit oraz architektkę Martynę Kupczyk. Chociaż program zapewnił mu rozpoznawalność i otworzył przed nim wiele nowych ciekawych drzwi, dzisiaj Jorę nie wspomina go najlepiej. Przypomina fakt? Przypomnijmy, że Jora dość ostro wypowiadał się w ostatnim czasie o występach gwiazd w tym programie. Zrobiło się niezłe zamieszanie. Być może to sprawiło, że producenci nie wysłali mu zaproszenia? W komentarzach rozpętała się burza. Jora zaczął kłócić się z internautami. Czy ja napisałem coś nie tak? Dziwił się pod komentarzem, w którym sugerowano mu, że mógł nie poruszać w takim momencie tego tematu. W kolejnym komentarzu tancerz otrzymał odpowiedź. To zależy. Jeśli chcesz, żeby było o tobie głośno w mediach, to zrobiłeś dobrze. Jeśli chciałeś zrobić to z klasą, to moim zdaniem zrobiłeś źle, napisał jeden z internautów. Ty masz prawo do własnej opinii, tak samo jak ja, i jeśli uważam, że coś jest słabe lub żenujące jak 2 grosze czy pis, to mam prawo o tym mówić lub pisać. Podobno żyję jeszcze w demokratycznym państwie. A ja sam o sobie głośno nie zrobiłem. To jest sprawa mediów, nie moja. Nie chcę więcej ciągnąć tego tematu, pisów. Oryk. Oburzył się Jora. Chyba nie tak powinno wyglądać świętowanie takiego jubileuszu.